Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Lekcja biblijna numer 7. Prowadzenie świętego życia. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. 1 do Tesaloniczan 4, 7 wiersz. Myśl przewodnia. Ludzka seksualność jest darem Bożym, ale jak i inny dar bywa nadużywany. Na początkowe rozdziały pierwszego listu do Tesaloniczan dotyczyły w przeważającej mierze przeszłości. Jednak w dwóch ostatnich rozdziałach listu Pawła Paweł zwraca się ku przyszłości. W wierze Tesaloniczan występowały pewne braki, więc apostoł pragnął pomóc im je uzupełnić. Zamierzał rozpocząć tę pracę poprzez list, a następnie dokończyć to zadanie, gdy osobiście spotka się z Tesaloniczanami. Począwszy od 4 rozdziału 1 wiersza, Paweł powołuje się na swoją przyjaźń z Tesaloniczanami, by udzielić im praktycznej rady dotyczącej ich codziennego życia. Zasadniczą kwestią, choć nie jedyną, poruszoną we fragmencie listu będącym przedmiotem lekcji tego tygodnia, są zachowania w sferze seksualnej. Choć nie wiem, co było podłożem rady Pawła, apostoł wyraźnie mówi o potrzebie unikania niemoralności seksualnej. Wypowiada mocne słowa, stwierdzając, że ci, którzy odrzucają jego radę w tej kwestii, odrzucają je nie jego, ale samego Pana. Wystarczy przyjrzeć się, jak wiele cierpienia powodują niemoralne zachowania natury seksualnej, by zrozumieć, dlaczego Bóg kieruje do wierzących tak stanowcze napomnienia przez swojego apostoła. Część na niedzielę, abyście tym bardziej obfitowali. Przeczytaj 1 do Tesaloniczan 3:11 do 13, 4:1 do 18. Jak treść 4 rozdziału listu rozszerza postrzeganie części modlitwy zawartej w 3 wierszu? Jaki związek dostrzegasz pomiędzy modlitwą Pawła a jego natchnionymi słowami skierowanymi do Tesaloniczan? 3:11. A sam Bóg i nasz Ojciec i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. 4 rozdział. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazanie daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakimkolwiek sprawie swojego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczyliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. A zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii.
My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus zmarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Pan Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Modlitwa Pawła zawiera szereg kluczowych słów, które znajdują odzwierciedlenie w treści Tesaloniczan. Dotyczy ona obfitowania w świętobliwości i wzajemnej miłości w świetle zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa. Wszystkie te tematy wskazują na określone fragmenty 4 rozdziału. W 4 rozdziale od 1 do 2 Paweł podejmuje wątek obfitowania, choć powiązane to nie jest tak jasno z pewnymi tłumaczeniami Biblii. Niektóre przekłady Pisma Świętego są godne uwagi ze względu na to, iż czynią tekst biblijnym łatwiejszym do zrozumienia. Niestety czasem dzieje się to kosztem wyrazistości nawiązań, które w sposób oczywisty wynikają z oryginału. Paralelizm między 3.12 i 4.1 jest oczywisty. W obu wersetach Paweł wzywa Tesaloniczan, by tym bardziej obfitowali w miłości wobec siebie nawzajem i wobec wszystkich ludzi. Będąc wśród Tesaloniczan, Paweł rozpoczął dzieło tworzenia ich chrześcijańskiej konstrukcji, a teraz Duch Święty kierował nim, by uzupełnili to, czego w nim brakowało i wyjaśnili im to, czego nie rozumieli. Wynikiem tej pracy miało być jeszcze większe obfitowanie w tym, czego dotąd doświadczyli, mianowicie w życiu stosowanym do ich powołania. Paweł rozpoczyna 4 rozdział wyrażeniem, a poza tym 4 i 5 rozdział tego listu są zbudowane na bazie poprzednich rozdziałów, w których ukazana jest więź apostoła z Tesaloniczanami. Podstawa, dzięki której można sobie pozwolić na udzielenie im praktycznej rad. Początek ich wiary był dobry. Teraz apostoł pragnie, by nadal wzrastali w prawdach, których nauczyli się od Niego. Dwa nawiązania do Jezusa w tym rozdziale są szczególnie interesujące. Pokazuje on, że Paweł przekazywał nauki słowami samego Chrystusa, które później zapisano i zachowano w 4 Ewangeliach. Apostoł oferował coś więcej niż dobrą radę. Postępowanie, jakie zaleciał, zostało nakazane przez samego mistrza. Paweł zaś, jako jego sługa, dzielił się prawdą, której nauczył się od Zbawiciela. Przeczytaj jeszcze raz Tesaloniczan 4:1. Poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jakie macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Co to znaczy postępować tak, by podobać się Bogu? Czy Stwórca Wszechświata naprawdę interesuje się naszym postępowaniem? W jaki sposób nasze postępowanie może podobać się Panu? Co wynika z Twoich odpowiedzi na to pytanie? Dziękuję bardzo.